Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj troszeczkę inny film, dlatego że będą to wasze książkowe założenia na mój temat. Chciałam dzisiaj zrobić sobie fryzurę na Keira Knightley w Dumie i Uprzedzeniu ze względu na moją koszulkę, której napis mam nadzieję, że widać, dlatego że ja niestety nie widzę siebie na podglądzie. Natomiast dzisiaj sobie zrobimy właśnie moją odpowiedź na wasze książkowe założenie. Tym samym będziecie w stanie poznać moje książkowe przyzwyczajenia, jakieś takie rytuały, no i poznacie tę moją książkową stronę nieco lepiej. Jakiś czas temu zapytałam was na Instagramie, żebyście je napisali. Na kilka już odpowiedzi, właściwie na chyba cztery już odpowiedziałam w reading vlogu z Przeminęło z wiatrem. A teraz będę chciała odpowiedzieć na więcej. Ja tutaj na telefonie mam screeny, także po prostu będę sobie je czytała. I tak, pierwsze założenie to lubisz czytać horrory. Nie lubię, szczerze mówiąc nawet nie czytałam nigdy żadnego porządnego, ze względu na to, że ja nie uważam, żeby Stephen King był pisarzem horrorów, bardziej wsadzałabym to w kategorię thrillerów, ze względu na to, że ja się po prostu nie boję jego horrorów. Bałam się Cmentarza Zwierząt, gdy go czytałam po raz pierwszy, natomiast to było jeszcze w gimnazjum, więc ja może miałam 14 lat. Ale generalnie nie lubię. Kolejne założenie to nie lubisz kryminałów. I to w obecnym czasie jest prawda, prawdopodobnie wy to tak widzicie ze względu na to, że ja na kanale przeczytałam może dwa kryminały. Natomiast to nie jest tak. Ja kiedyś bardzo lubiłam kryminały, natomiast w pewnym momencie czytałam chyba 5 kryminałów pod rząd, które kończyły się tym samym. I mnie to bardzo zniechęciło i co gorsza, każdy kolejny, który brałam, nawet po odstępie jakimś czasowym, też kończył się tym samym schematem. I ja się tym niestety zniechęciłam. Czy też głównie literaturę młodzieżową. Szczerze mówiąc, nie wiem. Jakby nigdy tego nie liczyłam, ile by to było statystycznie tej literatury młodzieżowej. W tym momencie na pewno czytam dosyć dużo tej klasycznej, bo bardzo się w to wciągnęłam. Literaturę młodzieżową lubię ze względu na to, że ona daje mi dobry pretekst do takiego odsapnięcie od mojego życia, może tak. Nie wiem, czy czytam jej najwięcej, ale czytam jej na pewno dosyć dużo. Nigdy nie łamiesz grzbietów. To jest prawda, złamałam grzbiet raz i to było w Starciu Królów, które widzicie gdzieś tutaj, ponieważ pamiętam, że kolega coś jadł nade mną i okruszek wpadł mi między strony i ja wygięłam, bo chciałam zdmuchnąć i niestety wtedy się wygiął grzbiet. Ale wygięłam tylko chyba raz w życiu, nie przypominam sobie więcej. Uwielbiasz słuchać klimatycznej muzyki podczas czytania? Oczywiście, tak, to jest prawda. Ja o tym wam pisałam na Instagramie, że ja nie lubię za bardzo czytać w ciszy, bo ja się wtedy bardzo rozkojarzam i zaczynam po prostu myśleć i czasami łapię się na tym, że muszę stronę czytać drugi raz. Natomiast lubię bardzo słuchać muzyki, bo to mi daje często takie połączenie z książkami. Tak dla przykładu Grę o Tron czytałam w momencie, w którym miałam wielką fazę na The Luminers, więc bardzo mi się to kojarzy. Czytając Anię Zielonego Wzgórza, mam przed oczami soundtrack z Anię Zielonego Wzgórza. Gdy czytałam Niedźwiedzia i Słowika, mam piosenkę White Winter Hymnal przed oczami. Gdy czytałam Instytut, słuchałam bardzo dużo tego albumu Hoziera Westland Baby, więc po prostu Nina Kraid Power to jest taki mój team song do Instytutu. Także tak, dla mnie to jest prawda. Czy też reportaże? Bardzo mało. Wiele książek ci się nie podoba, nie masz dużych wymagań co do dynamicznej akcji. I to jest coś, co się pojawiło kilkakrotnie, czyli to, że często książki, które dla was są nudne, dla mnie nie są. I szczerze mówiąc, ja już to też mówiłam, to jest tak, że ja po prostu sobie zdaję sprawę, kiedy książka spowalnia, aby nam coś przedstawić, czyli kiedy, wiadomo, akcja gdzieś tam schodzi na drugie tło, bo autor kosztem tego czasu tłumaczy nam przeszłość na przykład naszego głównego bohatera albo jego portret psychologiczny. I ja po prostu jestem w stanie zauważyć, kiedy to jest po coś i ma to jakiś sens, a kiedy no nie za bardzo i faktycznie coś jest po prostu nudne. W sensie to jest pytanie bardziej do was, czy wy uważacie, że czytam nudne książki, czy nie, możecie mi dać znać w komentarzach. Jeżeli jakaś książka danego autora ci się nie spodoba, to jednak dajesz mu drugą szansę. Tak było w przypadku Brittany C. Sherry. Nie podobało mi się Zawsze i Wszędzie, dałam szansę, przeczytałam Poza rytmem i też mi się nie podobało. I już trzeciej szansy raczej dawać nie będę, ale raczej daję drugie szanse. Czytając, omijasz przydługie opisy i wyłapujesz z nich tylko najważniejsze słowa. Staram się nie, natomiast gdy czytałam
jakieś lektury, w których faktycznie te opisy natury przede wszystkim były bardzo rozległe, to zdarzało mi się je omijać. A teraz, gdy czytam coś tak naprawdę dla swojej własnej satysfakcji i swojej frajdy, to raczej nie omijam. Nie przypominam sobie, że była jakaś taka książka, w której bym bardzo omijała opisy. Jeżeli mi się książka nie podoba, to po prostu przestaję ją czytać. Albo sobie ją po prostu odkładam i tyle. Raczej staram się nie omijać. Deszę do przebrnąć nawet przez nudne książki, bo czerpię radość z samego czytania. To jest prawda, natomiast jeżeli książka mnie bardzo, bardzo nudzi albo bardzo mi się nie podoba, to też nie będę na siłę przez nią brnęła, tak było w przypadku Niewyjaśnionych okoliczności, gdzie tamta książka naprawdę mi się już nie podobała i no i po prostu ją zostawiłam, bo nie czułam się dobrze czytając ją. Nie miałam takiej frajdy z czytania, jaką powinnam mieć. Utopiłaś kiedyś książkę w wannie? Nigdy. I mam nadzieję, że to się nie zdarzy. Przeczytałaś wszystkie lektury szkolne? Nie przeczytałam wszystkich lektur szkolnych, nie przeczytałam na przykład Kamieni na szaniec. I pamiętam sytuację z gimnazjum, kiedy to moja przyjaciółka przeczytała Kamieni na szaniec i to była chyba jedyna lektura, którą ona przeczytała w gimnazjum. Ja nie przeczytałam, nawet nie przeczytałam opracowania, przyszłam na sprawdzian ze znajomości lektury. Ona mi dyktowała odpowiedzi i tak ja miałam lepszą ocenę, bo po prostu ona znała odpowiedzi na moje pytania, a na swoje już nie. Preferujesz książki fantasy? W tym momencie bardziej chyba klasyki, ale to jest chyba taki mój moment. Generalnie tak z perspektywy całego mojego czytelniczego życia raczej tak, raczej preferuję fantasy. Wolałabyś w ciągu miesiąca przeczytać dużo cienkich książek niż mało grubych. I wydaje mi się, że osoby, które śledzą wrap-upy zauważą, że to nie jest prawda, bo ja generalnie, nawet nie tylko wrap-upy, bo nawet reading vlogi, w których mówię, że chciałabym, żeby coś było dłuższe, bo mam wrażenie, że lepiej by zbudowany był wtedy świat, to daje znać, że ja wolę grube książki. Ja nie mówię tutaj o wielkich grubasach, tak jak Przeminął z wiatrem, które ma 1200 stron, bo takich książek też samych w miesiącu nie byłabym w stanie czytać, ale ja taka optymalna długość, którą ja lubię, to jest tak mniej więcej 500 stron. Tylko żeby coś się działo na tych stronach. Nie lubię bardzo cienkich książek, bo po prostu często mam wrażenie, że zanim ja, że w momencie, w którym ja kończę, to ja jeszcze się na tyle nie wciągnęłam w książkę, żeby ją bardzo pamiętać. Mam nadzieję, że to dobrze wyjaśniłam. Bardzo rzadko oceniasz książki na jedną gwiazdkę, a 5 na 5 dajesz tylko tym all-time favorites. W zeszłym roku dawałam bardzo często 5 na 5, w tym roku już stwierdziłam, że nie mogę tak robić. Jedną gwiazdkę chyba dałam tylko jednej książce i to było too late. Faktycznie rzadko daję jedynki. Lubisz czytać popularne książki? To nie jest tyle, że lubię, tylko wy lubicie, jak ja je czytam, więc ja je też czytam, bo jeżeli coś mnie zainteresuje i wy tego chcecie, to wiadomo, że dla mnie to jest pozytywny odzew do tego, żeby nagrać takie coś i żeby wam powiedzieć o tej książce. To jest to, o czym mówi wiele osób na BookTubie, że mówi się tyle o tym, żeby nie czytać tylko popularnych książek, ale tak naprawdę tylko te popularne mają bardzo, bardzo wiele odsłon. W sensie filmy tylko z tymi bardzo popularnymi. Ale to nie jest też prawda, że lubię bardzo czytać popularne książki, bo mam kilka książek, które kupiłam zaraz po premierze, a jeszcze się do nich nie zabrałam. Wolisz serię od jednotomówek? To jest prawda, ale wiem, że wy nie lubicie, bo bardzo często, chyba w tym miesiącu był taki wrap-up, że bardzo dużo książek mówiłam, że nie będę mówiła o czym są, bo to jest kolejny tom serii. I wtedy faktycznie ja mam mniejsze pole do popisu, żeby z wami pogadać i wtedy bardzo często muszę myśleć nad tym, czy jest sens robić film na temat całej serii, czy nie. Ale ja dla siebie, jako dla czytelnika, wolę serię. Nie lubisz czytać książek psychologicznych? To nie jest prawda. Tylko teraz zależy, o co wam chodzi. Czy chodzi wam o takie coachingowe, bo ich faktycznie nie lubię, czy chodzi wam o takie, jak powiedzmy, Człowiek o 24 twarzach, bo Człowieka o 24 twarzach bardzo dobrze wspominam. On był jedną z moich ulubionych książek w zeszłym roku. Więc takie psychologiczne lubię, nie lubię takich pseudo-coachingowych. Najbardziej lubisz czytać w komunikacji miejskiej. To jest prawda, najbardziej tam lubię czytać, bo wtedy nigdy nie analizuję mojego życia, bo jakby nie mam na to chęci i ochoty. Czuję się bardzo po prostu dobrze w komunikacji miejskiej, mogąc czytać książkę. Nie lubisz czytać książek polskich autorów? To jest prawda, ja to też kiedyś mówiłam w jednym filmie, że po prostu mnie bardzo jedna książka zniechęciła i to jest chyba tytuł Cień Anioła. To napisała polska autorka i to bardzo było czuć, że to była książka polskiej autorki i ja się wtedy niezwykle zniechęciłam. Z czasem, jak teraz na przykład zaczęłam pytać panią Anetę Jadowską i pana Andrzeja Sapkowskiego, wiem, że to nie są jacyś niszowi autorzy, bo to są bardzo znani autorzy, to czuję się bardzo dobrze i bardzo dobrze mi się ich czyta. Oczywiście, jak pomijam bestsellerki, które też są Polkami, też mi się bardzo dobrze czytało ich książkę, ale to jest prawda, że kiedyś byłam bardzo zniechęcona, teraz staram się od tego odejść.
lubisz czytać w łóżku. Niekoniecznie, bo wtedy bardzo szybko zachciewa mi się spać. Bardzo lubię czytać w wannie. Lubisz czytać wieczorem. Chyba dla mnie pora nie ma znaczenia. Jesteś uzależniona od klasyków. Zauważyłam, że dużo osób myśli, że ja tych klasyków przeczytałam bardzo dużo, a ja dopiero tak naprawdę się wdrażam w to. Natomiast tak w tym momencie na pewno jestem. W tym momencie cały czas wyszukuję książki, które chciałabym przeczytać, które są właśnie z literatury klasycznej. Bo mam okropnie dużo frajdy z czytania takich książek. Jakoś tak bardzo często zauważam, że niektóre rozterki bohaterów, a tym samym często autorów, łączą się gdzieś tam z moim życiem. I wtedy sobie uświadamiam, że jakby nie może być ze mną tak źle, skoro 200 lat temu jakiś autor o tym też myślał, więc to jest po prostu prawdopodobnie naturalne dla naszego gatunku. No, taka trochę dygresja. Jesteś bardzo wymagającym czytelnikiem. Chyba bym nie powiedziała, że jestem bardzo wymagająca. Nie płaczesz często w trakcie czytania książek. Płakać tak, bardzo płakać tak histerycznie nie, ale łezki często uraniam. Uraniam? Łezki często mi uciekają. Uważasz, że każdy powinien czytać klasykę literatury? Czy tak uważam? Szczerze mówiąc, raczej nie. Fajnie, gdyby każda osoba znała mniej więcej kanon literatury. Chodzi mi o kanon danego okresu historycznego. Uważam, że to jest po prostu fajne, bo ja bardzo lubię wtedy rozmawiać z takimi osobami, takie dygresje z nimi przeprowadzać. Natomiast czy każdy musiałby czytać literaturę klasyczną? Nie sądzę, bo jeżeli ktoś ma czytać coś tylko po to, bo tak wszyscy inni mówią, to nie ma większego sensu. A kiedy ktoś to robi z własnej chęci, to wtedy to widać i to bardzo dobrze się ogląda i bardzo dobrze się z taką osobą rozmawia. Więc nie uważam, że każdy powinien, każdy kto chce, jak najbardziej. Myślę, że nie podjadasz podczas czytania. To jest prawda, nie potrafię jeść i czytać w jednym momencie. Nie potrafię się nad tym skupić. Potrafię pić. Kawę na przykład potrafię pić, jak czytam. Ale jeść nie. Jak jem, to raczej przerywam czytania. Nie lubisz powieści graficznych. To nie jest to, że nie lubię, bo ja bardzo lubię takie powieści graficzne, które można znaleźć na Tapasie albo na Webtoon, czyli takie, które są z kategorii Slice of Life, czyli życiowe po prostu. Cassandra Cain pewnie większość z Was zna, to ja takie właśnie komiksy lubię. Teraz jedna z dziewczyn na Bookstagramie zaczęła tworzyć swoje własne komiksy, więc tam Was zapraszam. Zostawię Wam link w opisie. Czytasz codziennie? Raczej tak. Uważasz, że książki teenage drama, teenage romance są dziecinne? Nie uważam tak. Jeżeli coś jest przeznaczone w samej nazwie dla nastolatków, to dlaczego ja, która już nastolatką nie jestem, miałabym tak uważać? Często kupujesz książki, bo są na promocji, mimo że wiesz, że ich nie przeczytasz. To nie jest prawda, ja nie jestem nie jestem taką osobą. Ja jeżeli już coś kupuję, bo jest na promocji, to dlatego, że na pewno gdzieś z tyłu głowy mam to, że chcę to przeczytać. Ja też nie jestem osobą, która by wchodziła i brała byle jaką książkę, bo tak. Tylko zawsze mam z tyłu głowy jakiś tytuł, który może chciałabym kupić sobie tak przy okazji. Rzadko zdarza mi się kupować, nie, w sensie nie zdarza mi się kupować książek, których wiem, że nie przeczytam. Pożyczasz książki tylko zaufanym osobom. Tak, to jest prawda. Nie lubię pożyczać książek tak każdemu, bo bardzo często one do mnie wracają później zniszczone i no jakoś tak niekoniecznie mi się to podobało, bo ja bardzo dbam o książki. Więc no nie chcę, żeby ktoś czytając moją książkę ją psuł. Wolisz standardowe zakładki od magnetycznych. To jest prawda, dlatego że za każdym razem jak używam magnetycznych, to psułam strony. Wolisz ludzi, którzy czytają książki. To nie jest prawda. Co więcej, większość moich znajomych nie czyta książek. Mam może jedną koleżankę, która czyta książki w takim stopniu, jak ja, mówię oczywiście o znajomych spoza BookTube'a, ale nie powiedziałabym tak. Moja mama bardzo dużo książek czyta, więc ja i tak mam zawsze osobę, do której mogłabym się odezwać, bo chciałabym porozmawiać o książkach. Dużo wydajesz na książki. To zależy, kto ma na myśli, co macie na myśli mówiąc dużo, bo ja bardzo często kupuję w dyskontach, w miejscach, w których są przeceny, mówię o takich przecenach powiedzmy minus 50%, bardzo często kupuję używane książki, więc wtedy też mam tanie te książki. Powiedziałabym prędzej, że kupuję ich dużo, ale nie wydaję na nie dużo. Znajdziesz zawsze jakiś minus książki, to jest prawda, zawsze znajdę jakiś minus książki. A fajnie, że to widzicie. Kreacja bohaterów jest dla Ciebie ważniejsza od fabuły. Nie powiedziałabym, że ważniejsze, powiedziałabym, że są na równi. Lubisz czytać książki, w których każdy rozdział to perspektywa innego bohatera? Nie za bardzo. Ze względu na to, że zdarza mi się gubić, którą osobę czytam, na przykład w momencie, w którym mam nie dwie płci, czyli mężczyznę i kobietę, tylko na przykład dwie kobiety, to wtedy muszę czasami się cofnąć na początek rozdziału, żeby sobie przypomnieć, czyją perspektywę ja właściwie teraz czytam, więc nie do końca to lubię. Jednak wolę, jak jest statyczna forma. Najlepiej, gdy to jest
jest narracja trzecioosobowa. Przeczytałabyś książkę, o której nic nie wiesz, tylko dlatego, że ma ładną okładkę? Nie. Chyba nie. Jakby wiem, skąd mogło się zabrać to założenie, bo ja bardzo często mówię w bookholach, że nic nie wiem o tej książce, ale ma ładną okładkę. Natomiast to zawsze jest tak, że nawet jeżeli coś ma ładną okładkę, to musi mnie zainteresować opis. To, że ja go nie pamiętam, powiedzmy 3 tygodnie później, jak nagrywam ten bookhol, nie świadczy o tym, że ja kupiłam ją tylko dla ładnej okładki. Chyba nie mam ani jednej takiej książki. Może Alicję w Krainie Czarów, to takie wydanie z Barnes & Nobles. To chyba może być jedna książka, którą kupiłam dla okładki, która po prostu jest bardzo ładnym wydaniem. Mówisz narrację trzecioosobową, to prawda. Nie lubisz książek dziecięcych, to nie jest prawda. Bardzo lubię książki dla dzieci. Z klasyki czytasz wyłącznie książki napisane przez kobiety. To mnie bardzo zdziwiło, bo jakby się nad tym dłużej zastanowić, to jest w tym trochę prawdy i faktycznie można tak pomyśleć, że tak jest. Natomiast to jakby nie jest z moim zamysłem. Chociaż no nie tylko, bo w liceum bardzo dużo czytałam, coś w liceum generalnie, lektury są przede wszystkim napisane przez autorów, mam na myśli płeć męską. I wtedy faktycznie czytając te lektury czytałam klasyki napisane przez mężczyzn, ale to jakby nigdy nie jest moim zamysłem. Nie przeczytasz książki z zepsutą okładką. To nie jest prawda, nawet wam to udowodnię. Gdy jeszcze mieszkałam w Czechowicach i chodziłam do szkoły w Bielsku, to tam jest Dedalus, czyli taki chyba, to jest chyba dyskont książkowy. I była tam ta książka, czyli Skalpel Paula Carsona. Bardzo polecam wam tę książkę. To jest thriller psychologiczny, który ja bardzo dobrze wspominam, bo ja generalnie niestety nie lubię pani Tess Gerritsen, więc ja szukałam czegoś, co bardzo mi się spodobało i to było to. I jak możecie zobaczyć, ta książka jest bardzo zniszczona. Ona jest tutaj rozerwana, generalnie kartki w środku też takie są. Jak możecie zobaczyć, no wygląda generalnie bardzo źle. Natomiast ja tę książkę widziałam kilkakrotnie wchodząc tam do tego Dedalusa. No i nie chciałam jej kupić, jakoś tak nie przekonywała mnie. Natomiast gdy zobaczyłam, że ona jest zniszczona i zobaczyłam, że ona kosztowała też jakieś śmieszne pieniądze, bo chyba 5 zł, coś takiego, to pomyślałam, że pewnie nikt jej nie kupi. I pomyślałam, że ją kupię i ją przeczytam. I ją bardzo, bardzo polubiłam, tę historię. I tak jak mówię, ja wam polecam tego autora. On napisał jeszcze 2 inne książki, które zostały wydane w Polsce. Później od razu poszłam i kupiłam te 2 książki. Natomiast to nie jest prawda. Ja bardzo często kupuję w autetach, bardzo często kupuję książki na Allegro, które są używane po prostu w antykwariatach. Mi to nie robi różnicy, czy książka ma zniszczoną okładkę. Wiadomo, że jeżeli płacę pełną cenę za coś, to chciałabym, żeby książka nie miała zniszczonej okładki. Na przykład zrobiło mi się przykro, kiedy poszłam do Empika, kupując Człowieka o 24 twarzach i była zniszczona okładka. Była wygięta po prostu, ktoś musiał całą okładkę wygiąć i dać za grzbiet. I zapytałam się, czy mogłam jakąś zniżkę na to dostać, bo wiem, że w świecie książki dają, bo dostałam na Słowika, które też ma zniszczoną obolutę, tam jakiś rabat. I pani mi powiedziała, że nie, a że ja akurat bardzo wtedy potrzebowałam jakiejś książki, bo gdzieś akurat jechałam, to kupiłam ją. I wtedy faktycznie miałam takie, że trochę mi jest przykro, że kupiłam ze zniszczoną okładką, bo zapłaciłam cenę okładkową za nią, ale nie robi mi to żadnej różnicy. Tak jak mówię, ja bardzo często kupuję w outletach. Myślę, że po emocjonujących i mocnych książkach sięgasz po coś lekkiego, niekoniecznie ambitnego. Musiałabym się zastanowić, ale chyba może być w tym trochę prawdy. Tak, na przykład tak było po Przeminął z wiatrem i Po cieniu wiatru, po których zabrałam się za Pozarytmem, które faktycznie uważam, że jest mniej ambitny niż tamte 2 książki. Nie lubisz opowiadań, to jest jak najbardziej prawda. Jesteś osobą konkretną, trzymającą się swojego zdania, ale też lubiącą dyskusję. Na temat książek jak najbardziej. Bardzo lubię z wami rozmawiać na temat książek. Bardzo lubię, jeżeli ktoś ma całkiem inne zdanie i możemy sobie o tym w taki kulturalny sposób porozmawiać. Daje mi to dużo satysfakcji na pewno. Natomiast zdarza się, że zmienię zdanie. Jakby to nie jest tak, że mam swoje sztywno określone zdanie i nie mogę go zmienić, nawet jeżeli ktoś mnie powali argumentem, który jest w 100% prawdą, bo wtedy faktycznie często przyjmuję do siebie takie coś. Zanim odłożysz książkę, musisz skończyć rozdział. To nie jest prawda, rzadko kiedy dochodzę do końca rozdziału i zostawiam książkę. Chyba, że to jest na przykład książka, w której powiedzmy rozdział ma 2 strony, to wtedy wiadomo, że jakby dochodzę do końca rozdziału. Ale no nie musi być tak, że skończę rozdział i dopiero kończę czytanie. W
Twoje książki są głównie fantastyczne. Na pewno te, które widzicie w kadrze. Zawsze używasz zakładek. To jest prawda, zawsze mam zakładkę przy sobie. Jeżeli nie mam, to paragon bardzo często, dlatego że ja wkładam paragony do książek w razie, gdyby się miała zniszczyć albo coś by się miało z nim stać, to zawsze mam gdzieś ten paragon. Jeżeli nie mam akurat zakładki w danym momencie, to paragonem jakby trzymam stronę. Kochasz czytać klasyki, ale pokochałaś je stosunkowo niedawno. To jest stuprocentowa prawda. Wolisz najpierw przeczytać książkę, a potem obejrzeć ekranizację, to też jest 100% prawdy. Lubisz bohaterki z charakterem, takie, które stawiają na swoim. Lubię z silnym charakterem, ale z postawieniem na swoim to też niekoniecznie. Na przykład ostatnio przeczytałam taką książkę, w której tego nie lubię. I osoby, które czytały tę książkę, pewnie na 100% wiedzą, o jakiej książce ja mówię. To w takich sytuacjach, jeżeli to jest w taką stronę to idzie, to tego nie lubię. Ale generalnie lubię z silnym charakterem. Powiedz głównego bohatera nie ma dla ciebie znaczenia. Jeżeli słyszycie kota, który je, to przepraszam, ale jakby nie będę jej zabierała jedzenia. Powiedz głównego bohatera, tak, raczej nie ma to dla mnie większego znaczenia. Zauważyłam, że ostatnio bardzo lubię męskich bohaterów. Jak byłam młodsza, raczej czytałam tylko damskie bohaterki. Główne bohaterki oczywiście. Przeszkadzają ci trójkąty miłosne. Tak, to jest wątek, którego ja nie lubię jakoś tak... Nie przemawia on do mnie, nigdy w życiu nie przeżyłam czegoś takiego i też uważam, że to często jest nienaturalne i zbytnio wyidealizowane, więc niestety nie lubię trójkątów miłosnych. Chyba, że to jest taki trójkąt miłosny jak Bridget Jones, kiedy to ten trójkąt miłosny nie jest tak ograny jak w książkach młodzieżowych, gdzie tam jakby mamy trochę takie przejścia z jednego do drugiego. To tak mi nie przeszkadzało, ja generalnie bardzo lubię Bridget Jones, więc może jestem troszeczkę też bezkrytyczna, ale raczej nie lubię, będę się trzymała tego, że nie lubię. Wyłączyła mi się kamera, bo akurat nagrywam za długo, więc już ostatnie założenie to, że nie lubię czytać na czytniku. I to jest prawda, natomiast to, co lubię w czytniku, to, że mogę czytać należąco na boku. To wtedy bardzo, bardzo lubię, jeżeli jestem już mega zmęczona, a muszę coś dalej czytać, bo nie wiem, bo mam to do pracy, albo chcę to skończyć, to wtedy lubię sięgnąć po ten czytnik, bo tak jak mówię, mogę spokojnie czytać na leżąco i nie bać się o moje ręce, czy też moje oczy. Także to były wszystkie książkowe założenia. Właściwie większość, raczej nie czytałam tych, które się powtarzały, też nie czytałam tych, które były w reading vlogu. Natomiast bardzo Wam dziękuję, że oglądaliście. Możecie mi dać znać, jakie Wy macie książkowe założenia na mój temat w komentarzach. Ja sobie bardzo chętnie poczytam te komentarze. Jeżeli Wam się podobał taki film, to dajcie mi znać w komentarzu. Bardzo ważny jest Wasz odzew, żebym ja wiedziała, czego chcecie więcej i czego chcecie mniej. Dziękuję Wam bardzo, że oglądaliście. Cześć!